Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA. Tak jest, nie GTA Online, tylko GTA. Ponieważ dzisiaj mam dla was super wiadomość, znaczy nic to nie zmienia absolutnie, ale po prostu mega to wygląda. Bo dokładnie mi chodzi o to, że jeden z grafików z Turcji, Hossein Diba, tak on się zwie, postanowił stworzyć nowe wersje starych postaci z GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4. I z tego co wiem, planuje on jeszcze stworzyć nowe wersje innych postaci z GTA. A naprawdę gość ma talent, no bo teraz wam właśnie zaprezentuję jego pracę. Zaczniemy sobie od tej najstarszej odsłony, którą on postanowił właśnie stworzyć. Znaczy, nie stworzył nowej odsłony, tylko stworzył jedną postać, ale... Ale to jakiś początek, nie? Może kiedyś Rockstar go zatrudni? Zobaczymy. Bo z tego co patrzyłem, gościu jest freelancerem po prostu. I tam raz pracował przez ponad rok przy produkcji WWE. Czy jak tam to się zwie, WW, nie wiem, nieważne. Taka gra, każdy wie o co chodzi, tam się biją. Dobra, więc tam pracował, a teraz po prostu jest freelancerem jak wcześniej i chyba ma sporo czasu, bo tworzy takie kurde cuda. Zaczniemy sobie, jak mówiłem, właśnie od GTA, GTA Vice City i Tommy Vercetti. Tak się prezentował na właśnie PlayStation 2, PC-tach, Xboxach i tak właśnie się prezentuje ta nowa wersja. Super jest, nie? Mega. Co prawda, oczywiście ja zapamiętałem tą postać tak jak jest po prawej, a nie tak jak jest po lewej. Wy wiecie, moich wspomnieniach. Chyba każdy tak ma. A teraz macie ogólnie taki przelot właśnie z tą postacią. No kurde, kozak, nie? Tak mogłoby wyglądać. Właśnie remaster, znaczy remake już właśnie GTA Vice City. To byłaby super sprawa, ale niestety raczej tego nie dostaniemy. Kolejną postacią jest nasz CJ, Carl Johnson. Tak jest, w ten sposób się prezentował w wersji właśnie na PlayStation 2, PC-tach, Xboxach. A tak się prezentuje w wersji remaster, tak to tutaj jest nazwane. Spoko, mega mi się oczywiście to podoba. Wszystko jest ładnie odwzorowane, może oprócz włosów, bo tutaj zauważycie, że ta linia włosów jest troszeczkę w oryginale wyżej, że tak to powiem. A reszta, no kurde, wszystko się zgadza. I w ogóle zobaczcie, jaki piękny wąs miał nasz Karl w GTA San Andreas, nie? Piękny wąs. No. A tak to wszystkie szczegóły są zachowane. Zobaczcie, jak sobie porównacie. A teraz taki krótki przelot. Niech sobie tutaj troszeczkę kamera polata, żebyście troszeczkę lepiej ten model obejrzeli. Oczywiście pamiętajcie o tym, że te wszystkie prace są na YouTubie. Macie link w opisie i zachęcam was do sprawdzenia typa kanału, ponieważ on tam ma mnóstwo prac. Niektóre są, wiecie, plus 18 i są na YouTubie, ale zachęcam oczywiście, bo są super. Kolejna sprawa to Niko, tak jest, w ten sposób się prezentuje. Super jest, oczywiście, jak każdy inny model. Co prawda tutaj wszystko mi pasuje oprócz właśnie brody, a raczej podbródka. Zobaczcie, że tutaj jest taki bardziej okrągły, tutaj jest taki bardziej... Jak to się nazywa? Jak taki jest podbródek? Nieważne, dokładnie wiecie o co chodzi. Tu jest szeroki, tu jest wąski. Że tak to powiem. Dobra, i teraz macie przelot tego... no, przelot kamery po prostu, żebyście sobie ten model obejrzeli. Dajcie znać w komentarzach, jaki model wam się najbardziej podoba. Moim zdaniem z tych wszystkich Niko wygląda najlepiej, ale zgaduję, że wy macie oczywiście inną opinię, więc podzielcie się nią w komentarzach. Zobaczymy, która postać waszym zdaniem jest najlepsza. Fajnie by było, gdyby właśnie GTA 6 wyglądało właśnie w ten sposób, że modele były takie właśnie dokładne, ale raczej to się nie stanie, ponieważ to jest tylko model i tyle. A GTA 6 będzie grą z otwartym światem i te modele będą musiały być troszeczkę bardziej uproszczone, chociaż wiadomo, że będą mogły wyglądać świetnie. Ale nie aż tak, raczej. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że Rockstar nas oczywiście zaskoczy. I ja się będę z wami żegnał. Jutro widzimy się w kolejnym odcinku. Siema, na rap, cześć. Elo!